dwa dni temu udało mi się wstawić pazłoma do warsztatu z powrotem do tego garażu tutaj. Tutaj z tej strony musiałem zrobić porządek, bo ta maszyna tutaj to wszystko co robiłem będzie teraz niedługo potrzebna, więc musiałem ją trochę odgruzować. Co jeszcze mogę powiedzieć? No tak, tutaj wszystko jest, nic jeszcze nie robione. Ostatnio jak pokazywałem, psikałem to centrum sprayu. To było na tym. Miałem to cynkiem sprayu. Jednak to nie pomogło za wiele, bo ta rdza po tygodniu znowu wyszła. Ten materiał jest dość bardzo kiepski, bo to plemię wycięte jest na filozofię. Ale co dalej? Więc wpadłem na genialny pomysł użyć innego środka, czyli APP L-Stab. Jak widać tutaj była bardzo żerca. To wyczyściłem i pomalowałem pędzelki. To nie pomalowałem. I minęło ponad 2 tygodnie. W wilgoci bardzo dużej i to nie zardzewiało z powrotem. Tak samo tutaj wyczyściłem ten nalot rdzy, taki jak był tu. Pomalowałem pędzelkiem i zostawiłem. Wszystko było przez 2 tygodnie przykryte folią, gdzie padał deszcz, ziemia parowała, bo w dzień było słońce. A mimo to to nie zardzewiało i tutaj też pomalowałem to APP L-Stab. Do zrobienia zostało jeszcze nadal przyczyszczenie tutaj tego i tego. Przyczyszczenie ostatniej części podłogi, co jest zabójcze czasochłonne. No i jeśli to wyczyszczę, to mogę wziąć zaczyszczenie klatki i tutaj spowanie tego. A tak naprawdę to teraz wstajemy znowu tym, bo to jest przyjemne z zakonu. Nie, no bo chcę to zrobić. Zobaczę jak to wyjdzie. No i jak to zrobię, to potem będę dalej zajmował się innymi rzeczami. W 15 minutach wygląda tak jak widać. Przeponetki w 15 miejscach. Trochę przytkodzone się wygląda, tutaj to trochę przeszlifowałem. I zaraz postaram się to zespawać całe do końca. Tak wygląda kolejny etap. Po 10 minutach. Nie wiem, czy coś widać w ogóle, bo to nie widzę. Zmiany równo. Tutaj są te ślady, trzeba jeszcze połączyć. Te malutkie kropeczki. Może tak. Te malutkie kropeczki. Zaraz to zespawam. Zaraz wyszlifuję i zobaczymy wtedy, co będzie. I tak to wygląda, zajęło to łącznie 40 minut, czyli dość dużo, bardzo dużo. Już zespawane do płaskiego. Będę to oczyścił papierem ręcznie ściernym. Papierem ściernym ręcznie. No i archidową to czymś tam, nie wiem czym. No tak jak mówiłem, epoksydem pewnie. Teraz została tamta dziura. Czekaj na mnie. Chcę pokazać coś śmiesznego, że ten drut tika. Ma milimetr. To jest ta blaszka, którą spawam tym drutem. I to jest powarka, którą mam. Już to widać. Teraz widać. Może zaraz się. To jest powarka, którą mam. Ona czasami daje dobry prąd i ładnie rozdziewa ten metal, a czasami wali, nie, 40 amper chyba, bo od razu dziura na wylot. Więc ja, żeby przeciwdziałać temu, mam bardzo blisko tej elektrody, żeby bardzo szybko
udało się ją zajarzyć. Dodatkowo trafią w drut zawsze, żeby spalił drut, a nie od razu blachy na wylot. To jest fenomen z powarki za 1200 zł. Kiedy spowarka trzymała napięcie, to jest spaw, jak musiał zrobić. Ponieważ nie było ani jednego przepalenia, takiego zawahania, żeby mi zaczęło przepalać blachę, tylko delikatnie roztapiałem ją i włączyłem. A tutaj na przykład musiałem nawalić, bo mi ta zaczęła, nie wiadomo czemu, wypalać ogromne dziury, mimo że nic nie zmieniałem. I teraz to wyszlifuję i zobaczymy, jak to są jakieś dziury. Tak więc ten kawałek już jest odnowiony. Tutaj spawuję ten element, który dorobiłem. Ten największy, najtrudniejszy technicznie. No i tam też już jest skończony. Więc jak to wspawam do końca, teraz będę to robił, to wtedy to zeszlifuję i postaram się to podkryć podkładem. Tutaj pospawałem. Powarka dała za duży prąd. Paliło metal. Odprysł na elektrodę i trzeba ją teraz naostrzyć. Ja nie mam ostrzałki, więc to robię bardzo prosto, tak zwaną wykrętarką. To jest taka kulka, nie wiem czy widać. Powinien być tak bardzo ostry szpikulec. Proszę, proszę. Iskra z powarki spadła na tą szmatę. No i zaczęła się tlić tutaj wewnątrz. Po około sekundzie to zauważyłem. Szybko ją zgasiłem. Tu jest ta szmata. Masakra.
znowu wchodzę do takiego kółu czasu. I stąd właśnie zaczęło się to ognisko korozji, które było widać na zewnątrz. I ja to teraz zabezpieczę masą uszczelniającą. Tak to wygląda. Zalepione masą uszczelniającą. O, tak lepiej widać. Od dołu. To powinno o wiele pomóc, ponieważ wilgoć, która będzie tu się zbierała, nie będzie mogła. Nie będzie mogła się osadzać tutaj właśnie w tym kancie, który cały przedzewiał. Niektórzy musieli wstawić się, czyli w tym. Już. No już. I puszczam. Wolnie klatki. I wszystko będzie błyszczące. Tak! Dobra.